Na temat takiej formy przekazu. Obecnie taka forma przekazu jest zdecydowanie lepsza niż oglądanie jakiegoś filmu, gdzie występuje anonimowa osoba. To jest kontakt z osobą, która rzeczywiście tego doświadczyła. Możemy spojrzeć jej w twarz, zobaczyć ten plakat tej osoby. Myślę, że to jest bezcenne. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest nasza wrażliwość, którą mamy, bo mogliśmy namacać, prawda? Bardzo ważna rzecz, mogliśmy zobaczyć osobę, która mówiła nam prosto w oczy. Ja myślę, że żaden z nas nie przeżył takiej formy przekazu. Bardzo edukacyjna, a zarazem taka ciężka. Ciężka, żeby to strawić, może to złe słowo, ale to ciężka forma przekazu. Ale bardzo dobra, edukacyjna. Dobrze, teraz mam pytanie, czy dostrzegacie możliwości, może nie tyle wykorzystania, co nawiązania dłuższej współpracy w tym zakresie, jeśli chodzi o waszych klientów, waszych podopiecznych? Ja uważam, że bez wątpienia trzeba uświadomić pewne zagrożenia, które czyhają gdzieś na drodze. Tak? To nie jest kwestia tylko tej osoby, którą tutaj dzisiaj oglądaliśmy, ale myślę, że każdy z nas musi mieć świadomość ryzyka związanego z poruszaniem się, z bycia uczestnikiem ruchu drogowego. To nie musi być zawsze wódka, tak jak tu w tym przypadku. Ludzie muszą sobie zdawać sprawę, że ciężko chorzy, nie powinni prowadzić pojazdu. Mogą mieć padaczkę, mogą mieć różne przypadłości, czyli forma przekazu mało wziąć o wiele więcej innych rzeczy, które są również nam tu potrzebne. Oczywiście, że forma była bardzo dobra. Ja pozwolę sobie zauważyć, że jedną z twarzy otwierających tę naszą kampanię jest człowiek, który w wieku 20 kilku lat świeżo po zdobyć uprawnień w zakresie kategorii A. Miał dobrą pracę, był informatykiem i siadł na taki motocykl. Jak sam twierdzi, dotychczas zawsze stosował się do przepisów, ale go poniosł. Ten jeden raz. Ten o jeden raz za dużo. Poniosł go do tego stopnia, że nie potrafił zapanować nad tym pojazdem, na skutek czego tak naprawdę był i sprawcą, i największy poszkodowany. Prawda? Bo już stracił dwie kończyny. Mam takie powiedzenie, myślę, że Darek mnie poprze tutaj. Motocyklista, sam jestem motocyklistą, powinien mieć dodziałą rękę. I jeżeli ręka mu dorośnie do manetki gazu, powinien dopiero wtedy usiąść. Inaczej to jest to, o co było pytanie. Ale bez wątpienia też takim głównym odbiorcą powinien być młody człowiek, który nie ma świadomości. Często nie ma świadomości zagrożeń związanych z ruchem drogowym, ale niekiedy też brakuje trochę odpowiedzialności. Myślę, że pewne rzeczy przychodzą z wiekiem. Tak? Większą świadomość mają osoby w naszym wieku, tak? Niż osoba, która uzyskała dopiero uprawnienia, i uważam, że to przede wszystkim te osoby powinny być odbiorcami tego przekazu. Czyli słowo doświadczenie jest tu kluczowe. I dojrzałość, myślę. I dojrzałość. Dziękuję bardzo. Proszę. Jak do końca ta osoba, z którą rozmawialiśmy, ona na to patrzy, ponieważ też przebywając tam, gdzie przebywa w tym momencie, doskonale sobie zdaje sprawę, że uczestnicząc w takim przedsięwzięciu, w takiej kampanii, no też fizycznie sobie pomagać, ta kara może trochę inaczej dla niego docelowo wyglądać, czas, to jak ona wygląda. To też ma wpływ na jego zachowanie, nie umieszczając nic jego motywacji do tego, co tutaj się teraz działo i dlaczego z nami uczestniczy. Ja bym chciał na przykład mieć możliwość, oczywiście to jest bardzo mocno wyciągnięte w czasie, mieć możliwość porównania jego zachowania i reakcji i tego, w jaki sposób opowiada o tym wszystkim. To, co się wydarzyło dzisiaj, czyli tak jak teraz o tym mówi, z tym, jak on już opuści to miejsce, w którym jest, odosobnienia, izolacji, bo będzie już, tak to nazwijmy, na wolności, bo będzie w społeczeństwie, kiedy będzie mógł z innej perspektywy popatrzeć na to wszystko, czyli łącznie z tym, co się wydarzyło, co go spotkało, jaka kara, i będzie mógł się już troszeczkę czasowo zdystansować do całej tej sytuacji. Wtedy chciałbym zobaczyć, jaki to będzie miało na niego wpływ. I rozmowa też z takimi osobami, bo to było, tak jak mówię, bardzo emocjonalne, co było widać po tej osobie. Emocje na tym człowieku ogromne. A po takim czasie mielibyśmy możliwość, i to też mogłoby pokazać słuchającym, czy to byli instruktorzy, tak jak dzisiaj, czy to byłyby osoby, które dopiero mają mieć prawo jazdy, po jakimś czasie, kiedy ta osoba, którą jechała po alkoholu, stworzyła zagrożenie, stworzyła wypadek, jak ona po tak długim czasie, powiedzmy 5 lat po wyjściu z zakładu karnego, jak wtedy to ocenia, jak to wtedy dopiero, kiedy wróciła do społeczeństwa,
zadziałało naprawdę na nią, na to, jak się zachowuje w tym, no to co nas interesuje tutaj, w ruchu drogowym, czyli jaki to miało wpływ na jej bezpieczeństwo poruszania się i na bezpieczeństwo wszystkich innych, tak? No bo ta osoba, mam nadzieję, będzie miała też takie pojęcie, że jej działania wtedy i później mają też bezpośredni wpływ nie tylko na bezpieczeństwo tej jednej osoby, tej konkretnej, tylko na wszystkich innych, z którymi uczestniczy w drogą, bo nawet tak jak ta znowu powiedziała, zamierza jeździć, posiadając zakaz prowadzenia pojazdów na 10 lat po opuszczeniu zakładu. Będzie się poruszała na, tak jak zamierza, rowerem. Też będzie uczestnikiem ruchu. I tu nie padło takie stwierdzenie w tym momencie, że wsiądzie na rower i na pewno nie wsiądzie na rower po piwie. Na rowerze po piwie też można zrobić komuś innemu krzywdę, tak? Bo można spowodować wypadek, w którym ktoś, kto jedzie prawidłowo, trzeźwy, będzie jak na przykład z rodziną, będzie chciał w jakiś sposób odruchowy uratować sytuację, może stworzyć sobie coś bardzo, bardzo groźnego. Więc ja bym chciał mieć taką możliwość lub przynajmniej mieć taką świadomość, że być może będzie taka możliwość porozmawiania i usłyszenia relacji takiej osoby, która jest już po odbyciu kary, wróciła do społeczeństwa i minął już jakiś czas, ona ochłonęła po tym wszystkim i wtedy jak to się przekłada na tą osobę i na jej świadomość całej tej sytuacji. No i tak to oceniam. Dziękuję. Wrażenie, myślę, że tak jak nas wszystkich kobiet zrobiła, olbrzymie i bardzo dobrze, że takie spotkanie się odbyło i mogliśmy tutaj posłuchać tego, co pan Janusz miał do powiedzenia. Jednak myślę też sobie, że takie spotkania z osobami, które doświadczyły tego przypadku, Janusz, powinny się odbywać nie tylko na takich spotkaniach jak to, czy nie tylko na szkoleniach, w których uczestniczą kierowcy, aby zmniejszyć się do punktów karnych, ale być może już na etapie przygotowywania kandydatów na kierowców po to, żeby zanim pełnił taki czyn, wcześniej zastanowiły się. Także myślę, że to już na tym etapie powinniśmy próbować wprowadzać. Tak jest. Tutaj w restauracji poruszam się pan, że ma życzenie współpracy z środowiskami i chcemy pomóc, umożliwić udział takiej osoby, także w organizowanych przez państwa jak mogą być pierwsze z tego typu spotkań? Myślę, że pomysł jest jak najbardziej trafiony. Takie spotkania bardzo dobrze, że planują tak działać. Bardzo bym chciał, żeby też ośrodki szkolenia kierowców otworzyły się na tego rodzaju współpracę. Będą głosy, że zgodnie z nowymi zasadami część teoretyczna się nie będzie obowiązkowa. Czyli pojawią się głosy, że być może w tym waszym ośrodku nie będziecie mogli w jednym miejscu wsiąść i skumulować tych osób, które są w czasie kursu. Czy uważa pan, że to będzie przeszkoda, żeby się spotkać? Wydaje mi się, że niektóre osoby być może będą chciały z tego skorzystać, to znaczy próbować zdać egzamin teoretyczny i później nie uczestniczyć w kursie, nawet w części teoretycznej kursu. Jest to pytanie do tych osób, czy widzą taką potrzebę, czy nie. Myślę, że w kursie teoretycznym uczestniczyć jest warto. Niemniej jednak przepisy wprowadziły inną możliwość. Nie do oceniać. Ja uważam, że mimo takich możliwości, o których powiedzieliśmy przed chwilą, uda nam się spotkać chociażby w siedzibie Kordo Warszawskiego z państwa podopiecznym, za państwa pośrednictwem. Umówimy się w dużej grupie, na którą będziemy mogli zaprosić także
osoby podobne, czy pana Janusza, czy osoby do niego podobne, czy też ofiary wypadku, które straciły zdrowie podczas na skutek prawurowej jazdy innych kierujących, czy ofiary wypadku, czy rodziny ofiar wypadku w drodze rodziny sprawców. O to chodzi, żeby pokazać, jak cienka jest ta pozorna granica bezpieczeństwa. Uważam, że nasze dwa środowiska, środowisko instruktorów i egzaminatorów, tak jak to już mówiłem, to tendencja od potrafi mieć wspólną i to wspólną linię, żeby dalej budować. Uważam, że za chwilę będziemy mogli pod koniec tygodnia pierwszy z tego spotkać. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również.